Kolejna lekcja kursu Forex krok po kroku i w dalszym ciągu jesteśmy w temacie zleceń. Tym razem porozmawiamy o tych, które chronić będą nasz kapitał. Czyli o tym co to jest i jak stosować zlecenia typu Stop Loss. Zapraszam do materiału. Najpierw zacznijmy od samej czystej teorii, a w tym nam posłuży i będzie pomocny Paint. E, przyjmijmy, że mamy do czynienia z jakąkolwiek tendencją i podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy kupić, dokonaliśmy zakupu po cenie 100 zł i teraz tak, w przypadku wystawiania zleceń stop loss, bardzo ważna bardzo ważną informacją dla nas jest aktualna cena, nawet nie ta cena, po której zajęliśmy pozycję, ale ta, która jest aktualnie, nie, dlatego że to ona będzie dla nas później też punktem odniesienia do ewentualnie podnoszenia zleceń zabezpieczających po to, żeby zabezpieczać. Kapitał w coraz większym stopniu, aż dojdziemy do momentu, że nie będziemy zabezpieczać kapitału, ale będziemy zabezpieczać zysk wypracowany na danej pozycji, czego oczywiście nam wszystkim życzę. Jak działają zlecenia Stop Loss? Zlecenie Stop Loss to komunikat, który dajemy brokerowi czy domowi maklerskiemu, który brzmi następująco. Jeżeli kurs dojdzie do poziomu X, który ja oczywiście określę, to chcę pozbyć się moich akcji. Na rynku walutowym Forex, który rynkiem jest bardzo płynnym, w związku z tym nie będzie problemu z pozbyciem się praktycznie bez poślizgu cenowego, ewentualnie mały poślizg cenowy może wchodzić w grę. W przypadku rynku akcyjnego już zlecenie z limitem aktywacji i sprzedażą PKC naszych pozycji długich, czyli ten nasz stop loss na rynku akcyjnym może spowodować, że na rynku dojdzie do większego, większych spadków. Na przykład, jeżeli nasza pozycja jest dość duża, w rezultacie czego możemy spodziewać się większego poślizgu cenowego. Ta płynność jest bardzo, bardzo duża. To też kolejna ważna informacja, że Określenie w punkt, jeżeli Twoje ryzyko wynosi np. 3% i Ty dokładnie do 3% dociągasz swoje zabezpieczenie, nie jest do końca dobrym pomysłem, dlatego że z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę powiedzieć, że twoje, Twoja realna strata będzie większa niż 3%. Dlatego dobrze zastosować np. takie. 20% próg bezpieczeństwa, i zamiast ryzykować 3%, zaryzykujmy 2,80, 2,60%. Po to, żeby być pewnym, że rzeczywiście zmieścimy się w, tym naszej, w tej naszej docelowej grupie ryzyka, którą sobie sami założyliśmy. Jeżeli mówimy o pozycjach krótkich, to tutaj również działają zlecenia zabezpieczające, tylko oczywiście musimy określać kurs zamknięcia pozycji, wyższy niż ten aktualny. Co się wydarzy, jeżeli się pomylimy i wystawimy zlecenie stop loss po kursie powiedzmy odwrotnym? Najprawdopodobniej większość platform nie odrzuci nam takiego zlecenia, ono wejdzie i zostanie natychmiast zrealizowane. Dlatego po prostu uważajmy. Jeżeli wystawiamy zlecenia oczekujące, i stosujemy zlecenia stop w naszym handlu, to powinniśmy je wystawić razem, automatycznie od razu ze zleceniem oczekującym. Jak taki schemat może wyglądać? Jeżeli ja dokonałem zakupu po cenie 100 zł, mogę określić, że mój próg ryzyka. Wynosi 3% dostępnego kapitału, w rezultacie czego mogę sobie pozwolić na zejście ceny, powiedzmy, o 20%, czyli do 80 zł. Wtedy ta pozycja relatywnie musiałaby być oczywiście mniejsza i nie handlujemy za 100% kapitału. Tak? I jak będzie wyglądała egzekucja takiego zlecenia? Jeżeli dokonywaliśmy najpierw kupna, a w naszym przypadku tak dokonywaliśmy kupna, to moment, kiedy czyli dokonaliśmy i weszliśmy pod cenę Cenach Ask, no to zamykamy zlecenie po cenach BIT, czyli po tych, po których rysuje nam się wykres. To oznacza, że w przypadku pozycji długich cena musi nam dotknąć naszego zlecenia, a nie go delikatnie przekroczyć i już dojdzie do jego aktywacji. Niestety. Ale zlecenia oczekujące, zlecenia stop loss w większości przypadków brokerów są absolutnie niegwarantowane. Czyli nie mamy absolutnie gwarancji tego, że nasze zlecenie, nasza pozycja zostanie zamknięta po określonej przez nas... Cenie może dojść do poślizgu cenowego. I to jest zła informacja w momencie, kiedy trzymamy pozycję przez weekend, albo trzymamy pozycję na danych, albo handlujemy, czy zostawiliśmy pozycję na kolejną sesję giełdową, dlatego że w takich przypadkach jest ryzyko wystąpienia luk cenowych. Jeżeli okaże się, że kurs otwarcia kolejnej sesji wypadnie 30% niżej niż Kurs zamknięcia sesji wcześniejszej i przekroczony zostanie nasz poziom zlecenia stop loss, no to pierwsza możliwa cena jest niższa niż zlecenie stop loss, co oznacza, że broker sprawdzi ten warunek, czy cena jest równa bądź niższa. Od y, poziomu aktywacji, no i aktywuje nasze zlecenie, przy czym nasza realna poniesiona strata będzie większa niż y, przez nas zakładana. Takie sytuacje się zdarzają, takie sytuacje często zdarzają się na rynkach surowcowych. Nie muszę przypominać o chociażby rolowaniu ropy naftowej i efekcie kontango, które bardzo mocno. Płynęło negatywnie na osiągane wyniki finansowe, przede wszystkim przez inwestorów, którzy zajmowali pozycje długie. I to jest coś, co odczuwać będziemy na pewno. Jest taka nazwijmy to ja trochę przesadzę święta zasada. Inwestycyjna, czy zasada, której absolutnie pod żadnym pozorem nie powinniśmy łamać, to znaczy, że jak cena zacznie nam spadać z tego poziomu do okolic naszego zlecenia, stop loss, to pod żadnym pozorem nie powinniśmy przesuwać tego zlecenia w dół, uciekając z tym zleceniem tylko i wyłącznie po to, żeby nie, żeby nie zaakceptować straty i dać sobie powiedzmy większą szanse na to, że ta pozycja może okazać się pozycją zyskowną. Tego absolutnie robić nie możemy. To po pierwsze jest zgubne, a po drugie prędzej czy później skończy się na tym, że jedna transakcja, jedna pozycja zniszczy twój portfel, w szczególności jeżeli chodzi o rynki lewarowane, czyli te, na których mamy do czynienia z dźwignią finansową, a na rynkach, na rynku Forex, na kontraktach CFD w 100% mamy dźwignię finansową, znaczy w 100% mamy dźwignię finansową, która nie wynosi 1 do 2, tylko jest nawet 1 do 30 w przypadku par walutowych. Dlatego Uważajmy i tego nigdy sobie nie róbmy, ewentualnie możemy po pozycji, która się zakończyła stratą, określić jakie błędy popełniliśmy po to, żeby ich nie popełniać w przyszłości, ale nie nauczmy się tego, tego schematu, że uciekamy z naszym zleceniem stop loss, byleby nie zostało ono aktywowane. To nas finansowo wykończy. Plusem zlecenia stop loss jest też to, że w miarę jak pozycja będzie przynosiła zyski, czyli cena zacznie nam rosnąć, to my jesteśmy w stanie przesuwać nasze zleczenie nawet nad poziom wejścia. Czyli na przykład w takim scenariuszu przy rynku płynnym i w sytuacji, gdy nie mamy do czynienia z lukami cenowymi, to cena zejdzie do poziomu naszego stop lossa, zostanie zamknięta pozycja, ale z zyskiem. Jeżeli też nie doszło do wielkiego poślizgu cenowego i to jest mniej więcej aktywne zarządzanie naszym kapitałem w czasie, gdy mamy pozycję otwartą, czyli nie powinniśmy też biernie podchodzić do tego, że OK, wystawiłem zlecenie, zobaczę, czy wyjdzie na stop losie, czy na take profitie, ale jeżeli nam się pozycja bardzo ładnie rozwija, to też powinniśmy chronić nasz kapitał. Pamiętaj, w inwestowaniu ochrona kapitału jest niezwykle, niezwykle istotna. W przypadku zlecenia stop loss dla pozycji, Krótkich, niestety, ale ten nasz stop loss i ta pozycja tutaj wystarczy, że dojdzie na odległość spreadu, i już zostaniemy z rynku wyrzuceni. Dlatego uwzględnijmy ten spread i doliczmy do poziomu wsparcia bądź oporu, w zależności od tego, gdzie wystawiamy nasze zabezpieczenie. Jak to wygląda w praktyce, zobaczmy na platformie. Możemy wskoczyć sobie szybko na platformę Xstation. wrzućmy na przykład parę funt do dolara. i Stwierdzamy, że na podstawie tego wykresu chcemy dokonać transakcji kupna ze stop lossem na poziomie powiedzmy poniżej ostatniego dołka 1.22.41. W tym celu składamy nowe zlecenie i powiedzmy, że chcemy dokonać zlecenia natychmiastowego. Dodajmy sobie stop loss i zawsze w momencie otwarcia pozycji, jeżeli tylko i wyłącznie korzystasz ze zleceń stop loss, od razu, jeżeli masz taką możliwość, powinieneś się wprowadzać. Taki bardzo banalny przykład. Jeżeli złożysz zlecenie kupna i nagle zabraknie prądu, nie będziesz w stanie się zabezpieczyć będziesz musiał czekać do momentu, kiedy ten prąd wróci, nie wiedząc jakie straty jesteś w stanie czy aktualnie ponosisz. Zawsze wystawiajmy na początku to zlecenie zabezpieczające. Wystawmy je na poziomie 1,22,41. Na platformie Xstation, CMC Markets. Lepszych, popularniejszych brokerów. Od razu zobaczymy, ile pipsów ryzykujemy i ile wynosi to w złotówkach. I od razu możemy dostosować wielkość pozycji do ryzyka. Czyli, jeżeli ryzykujemy tylko i wyłącznie 1000 zł, to jesteśmy w stanie bardzo skrupulatnie i dokładnie określić wielkość pozycji, jaką chcemy zająć tak, żeby nasze ryzyko było jak najbliżej 1000 zł. W moim przypadku będzie to 0,11 ,11 lota, czy też 1,1 mini lota. Klikamy kupno i nasze zlecenie zostało zrealizowane. Odciągam tą linię czerwoną, przesunę i z powrotem wrócę z tym zleceniem stop loss. I widzimy, że tutaj na niektórych platformach już nawet na wykresie jestem w stanie modyfikować to moje zlecenie Stop Loss. Taka pozycja faktycznie gwarantuje na rynku Forex, jeżeli mówimy o sesjach od poniedziałku do piątku, a nie o lukach weekendowych, że moja strata nie powinna przekroczyć tego poziomu 1.2236, nawet przy, dużych, przy dużym zamieszaniu, jeżeli chodzi o rynek walutowy. Na rynku akcyjnym jest trochę gorzej, ale nie podejmujemy tutaj tematu rynku akcyjnego, to jest oczywiście Inny kurs. Co się stanie, gdy ja przesunę to zlecenie? Stop loss nad cenę. Xtation nie daje mi takiej możliwości, ale jeżeli dosunę do, do tego poziomu, to praktycznie. A nie, wyskoczył mi, czyli tutaj mamy to zabezpieczenie, że nas nie wyrzuci. Natomiast dobrze jest sprawdzić sobie najpierw na kontach demo, jak to dokładnie wygląda, i widzę, że tutaj jestem w stanie przesunąć do aktualnej pozycji Bach, i widzimy, że od razu moją pozycję wyrzuciło z. Stratą. Jak to wygląda na platformie CMC Markets? Wskakujmy na platformę, dokonajmy zlecenia. Tutaj jesteśmy na wykresie euro do dolara. Powiedzmy, że chcemy zrobić transakcję sprzedaży i dodajmy sobie ten nasz stop loss. Powiedzmy, że ryzykujemy 400 euro. Tak dla przykładu. Stop loss na poziomie, a niech będzie na poziomie 1,10. Aktualny kurs to jest 1,08. Wprowadźmy sobie stop loss. Tutaj możemy. A, jeszcze jest jedna rzecz, o której nie powiedziałem. W przypadku CMC Markets możemy wybrać stop loss gwarantowany, ale wtedy... Koszt takiego zlecenia jest większy niż w przypadku stop losa zwykłego, niegwarantowanego. Więc tutaj też skalkulujmy, czy nam się stop loss gwarantowany opłaca. Jest też coś takiego jak stoplos kroczący. Pewnie jeżeli już handlowałeś wcześniej na rynku walutowym, to miałeś do czynienia np. przykład z trailing stopem, czyli Stoplosem, który podąża w określonej odległości za ceną. Nie jestem zwolennikiem takiego podejścia, bo to jest próba takiego mocno ograniczenia zakresu wahań, gdzie jeżeli mieliśmy bardzo mocny ruch w górę, to korekta też proporcjonalnie musi być większa. Więc jeżeli podążamy ze zleceniem zabezpieczającym zbyt ciasto, może się okazać, że na byle głupiej korekcie już wylatujemy i lepiej przesuwać zlecenie stop loss w oparciu o poziomy istotne dla rynku niż po prostu mechanicznie o 20 pipsów od aktualnego kursu. Więc na to też powinniśmy zwrócić uwagę. Ten stop loss, a niech on sobie wskoczy na tej poziomie 1,12,27. OK, świetnie. Mamy aktualnie otwartą pozycję krótką z naszym zleceniem Stop Loss, który pokazuje ta linia czerwona, i też jestem w stanie przesuwać sobie to zabezpieczenie do tego poziomu, na którym pasuje mi tą moją pozycję zamknąć, czyli jak gdyby jest tutaj w 100% pełna wygoda, jeżeli chodzi o zabezpieczanie się na rynkach finansowych, mówiąc tutaj przede wszystkim o rynku walutowym. Walutowym Forex. Teraz czymś zupełnie innym jest to, gdzie ten stop-loss wystawimy, i tutaj do tego mogą być przydatne przede wszystkim narzędzia analizy technicznej, bo w przypadku analizy fundamentalnej nie mamy odpowiedzi i informacji na temat tego gdzie powinniśmy wystawić stop loss tutaj. Jeżeli chcesz wiedzieć gdzie wystawiać zlecenie stop loss no to powinieneś przejść kurs najlepszy kurs analizy technicznej który oczywiście jest w 100 za darmo i jest dostępny na naszym kanale. To tyle jeżeli chodzi o wystawianie zleceń stop loss. Jeżeli podobała ci się ta lekcja pamiętaj o tym żeby zostawić łapkę w górę. Ja tylko dodam że tak wygląda magazyn inwestor czyli magazyn który wydawany jest od ponad 5 lat to kwartalnik. Wydawany przez naszą redakcję. Cena pojedynczego numeru to 30 zł, 29,97. Dostępny również w salonach prasowych MPK. Cię jednak zachęcam do tego, żebyś prenumerował magazyn. Dlatego, że po pierwsze, masz dostęp do e-wydań za darmo i z tym nie ma, nie ma tutaj żadnych dodatkowych opłat, ale jeżeli prenumerujesz, to dasz do koszyka i zakupisz prenumeratę, to e-book. Czy bezpieczne przystanie istnieją? 40, w cenie 49 zł jest za darmo. Jest za darmo, czyli praktycznie oszczędzasz 50%. Nie mówiąc o tym, że w ogóle nie musisz myśleć o tym, kiedy kolejny numer się ukaże. Cena takiego pakietu to zaledwie niespełna 100 zł plus koszt wysyłki, więc po prostu wbijaj FX łamane przez sklep i mam nadzieję, że dołączysz do prenumeratorów, jeżeli jeszcze tego nie robisz. W kolejnej lekcji zajmiemy się tematem zlecenia zlecenia typu take profit. Zapraszam do kolejnego materiału.